Siemaneczko. Siemano. Dzisiaj idziemy po trawę dla królików, taki vlog trochę inny, z dupy bardziej. Ale wiecie, coś trzeba nagrać, co nie? Tak. Dzisiaj znowu Bardox. Siema. Co mówisz, Bardox? Nie wiem. Nie wiem, Bardox, co powiedzieć. Mamy gruszę taką piękną. Zajebisto. Nie, bo tu jest. Gdzie jesteśmy teraz? Na na mojej posesji. No. Na ten. Krowki muczą. Krówki muszą, ale gdzie idziemy to trawę rwać? Tam jest dużo trawa. O smaku konopi. Konopia indyjska. Tylko to. Ale dobra. Tu masz trawkę. Dawaj tutaj. I rwiemy. Pan Bardox zaprezentuje, jak się rwie. Jak się rwie. Dobrze się rwie to trawę? Bardzo dobrze. Żeby nie było, to pomogę. Króliki kurde czekają, bo trawy dawno nie, wczoraj ostatni raz dostali, czyli tak dawno, dla nich to dawno, bo oni codziennie by trawę jadli. No stop, nic innego by nie robili, tylko by trawę wpierdzielali. No, zobaczymy co to będzie. Trzeba, musisz ubić, bo to króliki na dużo tej trawy chcą. Tak, to jest taka mieszana koniczyna, trawa. Króliki to uwielbiają. Bardzo tam mućka. Ale kurde, bardzo z tej rwie to trawę. Powiem wam tak, kurde, jak królik trawy nie dostanie, to z królika nic nie ma tak naprawdę. Co nie? A może wypuścimy te króliki na dwór? Świat niech pójdą. Tu jest taka zajebista trawa. W dużej ilości bym to powiedział. Kurde, miałeś trzymać. Koniczynka najlepsza. Szczerze, byki tak nie dostają, ale byko przecież nie będziemy rwać, bo to trzeba było rwać z godzinę. Nie? Żeby im narwać. Ale na razie póki co, jak powiem, co powiem, że powiedzieć o żniwach. No nie ma żniw. Nie ma pogody. Czemu nie masz żniw? Kurde, co ty, no, pan nie Bardox? Ma pogody w skopie. Pan Bardox mówi, że kombajner nie przyjedzie, bo mu się zepsuł. Co się stało? Co mnie przyjechać kombajner? Nie. Dobry jest. Bardox zepsuł kombajner i teraz nie chce mówić. No to ładno. Zepsuł, no, co ja zrobiłeś? Zepsułem. Wszystko działa, tylko nie ma pogody. Zboże mokre. No, kurde, mieliśmy jeszcze prasować słomę. Wiesz, mieś. No leć. Bardzo sobie idzie z słomą, patrzcie jako pięknie, kurde, słomo, co ja mówię w ogóle, z trawą. Węgle, ale zobaczmy, czekaj, oceńmy tą krowę. Oceńmy tą krowę. Co z tą krową się dzieje? Czego one tak wyryli? O, sprawę. Nie, dziwne dla ciebie, ty grubaś na misie. On kurde, trawę ma, by... Tam zboże jeszcze weź stoi, żniw nie będzie w tym roku. Może będą. Jutro? Ostatni. Dwa tygodnie? Trzy tygodnie. Za trzy tygodnie koniec sierpnia. Wrzesień. Szybko leci jak nie wiem co, wrzesień. No, trzeba siać, robię. Już zaraz kurde trzeba będzie siać, a tu jeszcze nawet nie zaczęło się kosić. Bardox mówił, że będziemy w kostkę robić. Co nie, Bardox? Okej. Kostkować. A zobaczycie zresztą na dniach co się pojawi. Aż już zdradziłem taki plan kurde na to wszystko. O, idziemy zobaczyć. Kotarski. Boże, zobaczmy, powiedz. A niech sam? Jesteś po tych deszczach? No już czarny aż. Owies. Jak to owies? Powinien być dawno wykrwony. Już powinno być potalerzowane. Słowa powinno być zebrane i stalerzowane powinno być w pole. Bo to w pierwszej kolejności po jarym będziemy siać. No tak. I jakieś może jakieś żyto chyba hybrydowe będziemy tym roku siać. Bo... Co z tego wyjdzie? Nie wiadomo. Gdzie swoje zboże to tak za słabe już. No zobacz, owiec. Prawie. No to tu. Nie jestem nowy w Czechii. Tutaj też jeżyny rosną. No i czarny. To są tył gospodarstwa. Owiec jak owiec, nie? Owiec jak owiec. No,
kurde, tragedia. W tamtym roku to już w lipcu byłem po żniwach, a w tym roku jeszcze, kurde, już zaraz będzie połowa sierpnia. 8 sierpnia dzisiaj. No tak. Jeśli tego vloga dostaniecie. No dobra, co my, bierzemy się, idziemy do króliczarni i zobaczycie, jakby te króliczki sobie jadły. No i teraz Bartek będzie dawał króliczko. No, po troszkę. Taką garstkę daj mu mniejszą. Trochę, no dobrze, żeby wszystkim starczyło. Jeden królik, dawaj number królik 2. Tutaj maluszki. Proszę. No tutaj masz, no tu, nie wyjadaj. No, trzymaj. No, daj tam na tej, na dole matce. Ja im pokażę teraz te maluchy, bo tutaj nie mógł. Ty trochę, wiecie, owie się sypie, bo ja tu muszę posprzątać, bo gdzieś, gdzieś mi się tego nie będę robił. Jutro zawsze będę się zabierał, a patrzcie, jakie maluszki, kochane. Niunie, Boże, jakie no. Kurde, jakby słodycz tych królików. Co one takie ciekawskie są. Matka tutaj się też pokazywać chce. O, matka, króliki. Zabawne te króliki. Dawaj tutaj, te mają, tym najwięcej daj, bo to jest najwięcej królików. Tam zaszczepkę masz taką. Dobra, tutaj dawaj, tu, tu masz paśnik. Dobra. Zobaczymy, jak króliki będą wcinać. Pupcają? A jak? Daj jeszcze im troszkę. Tym najwięcej, bo tu jest najwięcej królików, bo to są najbardziej głodomory. Idź tam jeść, maluszku. Dobra, bo zaraz reszcie nie starczy. Temu jeszcze trzeba dać. O, zamykamy. Czy to jest, czy to bał, czy to chłop? Chłop, pan. Rudy. Masz tyle? Za dużo mu, co ty. A niech ma. Starczy wszystkim? Starczy. Tu taki biały. Temu tam to nie. Bielusiu. Tu jeszcze, a tu jeszcze trzy króliki są. No, tak. Tu mamy, tu już ta somę zjadła, nie ma słomy, jak widzisz. Dobra, zamykamy elegancko. O, tu aż miska wylatuje, to wszystko może tym królikom się kiedy porobi, jak będzie się opasać. A to, to nie ma opłacalności hodowli, to tak dla zabawy bardziej hodowla. No oni tam mięsa nie chcą dawać, te króliki mówią, że nie, my nie. Jeszcze został jakiś? Dobra, resztę zostawimy na potem. Dobra. No i dobra, co jeszcze można powiedzieć? To co, może teraz przejdziemy się na pole, żeby wam pokazać fajne zboże. Więc co, lecimy na pole. No i teraz z Bardoksem idziemy wam się pokazać. Jesteś po stronie takim pastwisku. Łąka taka, jakby łączka mała. Co trzeba z tym zrobić? Co? Co byś z tym trzeba zrobić? No trzeba wykosić, tylko jesteś mała, nie rosła. Słaba, słaba jest, ale skosi się co będzie, nie? Trzeba się. I tam co, słoma. Wykoszone jedno zostało dopiero pole. O takim oto areale. To jest około 2 hektarów. Chyba. Czy hektar? Coś, hektar nawet, tu jest hektar coś. Hektar 80 chyba. Co, no widzieć, sama jest tylko słoma. Tylko sama się została. Nic nie ma więcej, ale... Tylko może inne pola tak nie ogarnięte. I tylko by trzeba było teraz zebrać somę. No to się bierze, jaka jest. Pod spodem żółciutka, ładna, elegancka. Weź przewróć. To sama już, kurde, ma naprawdę dosyć. Tyle deszczu już lało. Z wierzchu się pociemniała. To nie będzie taka słoma jak zawsze. Od razu jakby po wykoszeniu. Na pewno była piękna żółciutka, tak jak zrobić. Wiadomo, co by było. Nawet to, tutaj to jest do skoszenia. To miejsce to wkosiłem. Stwierdziłem, że jednak chyba skoszę całość. No tu nie ma zbyt wiele. Ale coś, jakieś tam pokosiki małe, gdzie nie gdzie będą, nie? No. Parę kostek będzie, jak się uda spasować. Tam jest jeszcze taka jedna łąka. Jedziemy pokazać im tą łąkę, tą większą. Tam o, no. Możemy jechać. Tam za to konopią aż. To co, jedziemy tam. Co wam pokażemy, jeszcze jedną łąkę. I będziemy kończyć tego vloga, cudownego. Ogólnie pomysł na vlogi jest trochę inny niż teraz ten, co jest. A zresztą zobaczycie, będziemy zaczynać pobudka 5 rano. Potem co, obsprzątanie, jedzenie, śniadanie i w pole. Ale niestety nie ma co robić w polu, więc nie nagrywam, ponieważ... No, widzicie, jak jest. Zobaczycie jeszcze, jakie kolejne nowe nabytki będzie. Kolejne, trzeba dużo teraz.
Jak już jest 60, to jest potrzebnych dużo nowych nabytków. Ale na razie zobaczymy, co pierw. Na razie te najważniejsze nabytki kupić, a potem będzie się kupować resztę. Myślę, że tak na zimę jeszcze jakieś nowe nabytki. Tam jeszcze parę cielaków dokupić trzeba, żeby jakieś pieniądzki mieć. Coś trzeba trzymać, bo jednak na takim gospodarstwie, że zboża się nie utrzymasz. Trzeba jednak coś trzymać, nie? No tak. No dobra, co my lecimy? Na tamtą łąkę wam pokażemy. I tyle. Jesteśmy teraz na tej łące, która naprawdę ładnie przerastać zaczęła. Trawa w większości miejscach po kolano, do kolana dosięga. Jak sami widzicie. Fajna tutaj trawka. Też się kurwa jakichś kwiatów zielska narzucało. Osetu kurwa, wszystkiego, nie? Ale trzeba będzie kosić to już. Jak oceniasz? Kosimy? Tak. Tu jest dobrze, bo tu już jest dobrze, bo tu o. A, dupa. Gdyby to było w tą stronę zaorane i to by nie było tego... Chyba na luzie pojechał człowiek po polu. A tak się wpierdziały tylko w bruzdę. Może teraz zobaczyłem, bo tak bym pojechał, to by trzeba jechać tutaj, a potem przecież obkosić i drugą stronę jechać. A jakiś mnie też vlog jakiegoś się nagra, zobaczycie sami. To taki vlog od królików po pola aż do łąki. Nie? My idziemy kurde dalej pić, bo jest niedziela, każdy wolnik w niedzielę co robi? Pije. Pije, idziemy co? Dobra, to co do następnego odcinka, żegnam się z wami. Na razie. Elo.